Panie doktorze, jesteśmy we wnętrzu kościoła w Sancygniowie i tak na dobrą sprawę nie bardzo wiem, o czym powinniśmy powiedzieć jeszcze, bo czasu już zostało nam naprawdę bardzo niewiele, natomiast tyle jest tu elementów, o których, jak sądzę, warto by było opowiedzieć, że obawiam się, że nie zdążymy o wszystko. Długo by tu rzeczywiście można kontemplować, ale tylko może wskażmy w takim razie najważniejsze elementy, żeby zachęcić wszystkich słuchaczy do odwiedzin Sancygniowa. Popatrzmy, jeśli jesteśmy w nawie, to po prawej stronie znajduje się sakramentarium. Dawne sakramentarium, to też jest dzieło prawdopodobnie warsztatu Santi Gucciego. No i takie charakterystyczne elementy. Herb mora, o którym już mówiliśmy, czyli ta głowa murzyna w dolnej części, natomiast wyżej znajduje się takie wspaniałe belkowanie, po środku metalowe odrzwia z ornamentacją i w środku właśnie były komunikanty przechowywane, natomiast w górnej części belkowania nad drzwiami znajdują się takie piękne woluty, takie charakterystyczne właśnie elementy zaokrąglone, między nimi gołębica, czyli przedstawienie Ducha Świętego i dwie alegoryczne postacie po lewej i po prawej stronie, czyli wiara i nadzieja, a w górnej części charakterystyczne przedstawienie ofiary eucharystycznej, czyli samica pelikana, która rozdziobuje sobie własną pierś i krwią karmi młode. Takie więc sakramentarium w tym warsztacie Santi Gucciego było wykonane. Bardzo piękne zresztą, proszę Państwa. Równie piękny jest portal, który znajduje się troszeczkę dalej, czyli w prezbiterium po lewej stronie. Portal prowadzący do zakrystii. Wszystkie te rzeczy są niesłychanie bogato zdobione. Tak, i właśnie z takim renesansowym przepychem. I to, o czym już wspominaliśmy, czyli właśnie to wspaniałe zdobienie, mnóstwo zdobień różnego rodzaju. Portal, czyli ozdobne obramienie drzwi, jest zwieńczony wspaniałymi elementami, z herbem jelita, czyli właśnie Sancygniowskich, te trzy złote strzały na czerwonym tle. Postać z takim transparentem, może za dużo powiedziane, ale z taką szarfą, prawda? Szarfa, na której znajduje się napis dewocyjny, podobnie właśnie jak pod herbem na belce znajduje się napis o charakterze religijnym, a ta postać to oczywiście postać anioła, czyli putto. Obok anioła dwa płonące wazony. Piękna symbolika i wspaniały przykład właśnie takiej sztuki renesansowej. Ale jeśli popatrzymy teraz jeszcze w stronę organów, to po prawej stronie zwróci naszą uwagę też szaka piasko chrzcielnica przykryta drewnianą częścią, ale ta część jest XVIII-wieczna, natomiast sama chrzcielnica też ma pochodzić z warsztatu Santi Gucciego lub jest też przez niego wykonana. A więc mamy bardzo dużo elementów wspaniałego budowniczego królewskiego, w tym właśnie kościele pozostawionych. No i przy chrzcielnicy popatrzmy też pamiątka po rodzinie Dębowskich, a więc taki charakterystyczny element wykonany z czarnego marmuru w formie trumny, która jest zwieńczona takim dużym, charakterystycznym obeliskiem, a na tym obelisku znajdują się symboliczne popiersia. Na białym kołowym tle mamy czarne sylwety, tylko sylwety osób, którym poświęcono tę pamiątkę, czyli... To już jest marmur, dodajmy. Tak, czarny marmur. Stefan Dębowski, czyli kasztelan czechowski, który był mężem Ewy Starłów Dębowskiej. Stefan Dębowski ma tutaj taki napis. Zresztą zmarł w 1802 roku i nagrobek fundowała jego żona, która żyła do 1808 roku. I w 1804 roku właśnie wzniesiono nagrobek z napisem, że był kasztelanem czechowskim i orderów polskich kawalerem, radcą wiernym, sędzią sprawiedliwym. No i później też charakterystyczny taki zapis dotyczący jego żony, czyli Ewy Starłów. Widzimy taką sentencję. Dobra żona, pieczołowita matka, pełna religii i przykładna Polka, uprzejma sąsiada, co charakterystyczne, sąsiada w formie żeńskiej, sąsiad i sąsiada, pani dobroczynna, opiekunka poddanych, względna na sieroty, miała wzgląd na sieroty, a więc piękne przykłady też inskrypcji. No i wiele jest jeszcze młodszych, my mówimy tutaj o tych najstarszych, a są jeszcze z XVIII i z XIX. Ale panie doktorze, już nie zdołam nic więcej myślałem, powiedzieć. Że zdołam szybko jeszcze coś powiedzieć. Może tak, zostawmy państwa w pewnym niepokoju, zachęcając tym samym do zajrzenia do Sancygniowa właśnie, nieopodal Pińczowa. Warto się tam wybrać. Co prawda nie łudźcie się państwo, że wejdziecie do pałacu, czy nawet do ogrodów pałacowych, bo niestety tam wejść się nie da, to jest teren prywatny, ale do kościoła wejść na pewno można, a
z zewnątrz pałac jest równie piękny jak wewnątrz. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Sancygniowa, bo to jest jedna z takich miejscowości małych, ale z wielką mocą historii. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dr Cezary Jastrzębski, znakomity regionalista, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i mówiący te słowa Bogdan Gumowski oraz realizator dzisiejszej audycji Jerzy Szczepanek. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy.